W niektórych amerykańskich szkołach uczniowie uczą się mnemotechnicznej metody o nazwie FOIL, służącej do mnożenia dwumianów. Użyj tej metody do wykonania mnożenia takich dwumianów: 2x plus 5 razy 4x odjąć 7. No więc to ćwiczenie pokazuje jaką taką ciekawostkę, że w innych krajach, w innych systemach edukacji są pewne inne metody, bo u nas akurat tej metody się nie uczy. No i zaraz pokażę o co tu chodzi, bo skoro u nas się nie uczy, no to prawdopodobnie nie znasz tej metody. No i najlepiej zrobić to na tym przykładzie, który tutaj mamy. Czyli mamy pomnożyć 2x, dodać 5 przez 4x odjąć 7. No więc co znaczy ten skrót FOIL? Bo to jest skrót. FOIL to znaczy to jest skrót od czterech słów. F to jest od słowa first, O to jest od słowa outside, outside i to jest od słowa inside. I wreszcie l to jest od słowa last. No i co te słowa znaczą? Te słowa znaczą, że musimy pomnożyć first, czyli pierwsze wyrazy tutaj w tych nawiasach, obu nawiasach. Pierwszy z pierwszego, pierwszy z drugiego nawiasu. Że te wyrazy mamy przez siebie pomnożyć. No to mnożę. 2x razy 4x. I do tego mamy dodać iloczyn outside, czyli zewnętrznych wyrazów. Zewnętrzne, czyli tutaj ten jest zewnętrzny, a tutaj ten wyraz jest zewnętrzny. To jest ważne, żeby brać go razem z tym znakiem, znakiem minus. I mamy te dwa wyrazy przecież się pomnożyć. One są zewnętrzne, dlatego że są tak jakby na zewnątrz tutaj. Czyli to jest 2x razy minus 7. Następnie inside znaczy wewnętrzne. No wewnętrzne... Są te wyrazy tutaj wewnątrz, czyli tutaj mamy plus 5x, a tutaj mamy 4x. I te mamy przez siebie pomnożyć. I dodać do tego, co już wcześniej mieliśmy, czyli 5 razy 4x. 5 razy 4x. No i wreszcie last oznacza ostatnie wyrazy, czyli tutaj ostatni wyraz to jest ten, a w tym nawiasie ostatni wyraz to jest ten. No i te dwa muszę przez siebie pomnożyć. Czyli dodać 5 razy minus 7. To jest ważne, żeby tutaj pamiętać o tym minusie. Jak jakiś wyraz jest z minusem, no to ten minus musimy tutaj uwzględniać. No i teraz wystarczy to wymnożyć. 2x razy 4x to będzie 2 razy 4, to jest 8. x razy x to jest x kwadrat. Teraz 2x razy minus 7 to będzie minus 14x. Później mamy 5 razy 4 to jest 20 razy x. I na koniec mamy. 5 razy minus 7 to jest minus 35. No i tutaj widzimy dwa podobne wyrazy, ten i ten. Więc mogę to wyrażenie jeszcze troszkę uprościć, jak te wyrazy do siebie dodam. Czyli będą 8x kwadrat. Teraz minus 14 plus 20 to będzie plus 6x. No i na końcu, tak jak było, minus 35. Więc wymnożyłem, to jest wynik. No widzimy, że ta metoda... No to nie jest nic specjalnie mądrego, nic specjalnie skomplikowanego. Po prostu ona pozwala zapamiętać w jaki sposób to mnożyć, tak żeby każdy wyraz z pierwszego nawiasu pomnożyć przez każdy wyraz z drugiego nawiasu. No ale to jest to, czego my też się uczymy, tylko nie nazywamy tego foil. Nie, nie zapamiętujemy, który z którym trzeba mnożyć, że najpierw pierwsze, potem zewnętrzne, potem wewnętrzne, potem ostatnie. Zresztą ta kolejność tutaj nie ma żadnego znaczenia, bo to dodawanie tutaj jest przemienne. No, a tę metodę tutaj pokazuję jako taką ciekawostkę. U nas, tak jak mówiłem, jej się nie, na, nie uczy. Po prostu wiemy, że trzeba pomnożyć każdy wyraz z pierwszego nawiasu przez każdy wyraz z drugiego nawiasu. Skoro tu są dwa wyrazy, to są dwa wyrazy, no to będą cztery takie iloczyny. Jak ktoś chce się nauczyć takiej metody na pamięć, no to może się nauczyć. Ja akurat nie lubię takich pamięciowych metod, ale to już jest kwestia gustu. Jak przy okazji ktoś się nauczył czterech angielskich słówek, no to też jest z tego jakaś korzyść.